Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat platformy i adaptera marki Kistenberg. Te rzeczy to jest jakby jeden kształt, natomiast mamy opcję z kołami i opcję do przykręcenia do podłoża jakiegoś. Platforma występuje w katalogu przy systemie Modular Solution. I tutaj możemy sobie dopiąć każdą dowolnie skrzynkę systemu, oprócz skrzyni z kołami wiadomo, i używać tego jako system na platformie albo na adapterze. Natomiast platforma w pewien sposób jest łącznikiem pomiędzy X-Blokiem a Modular Solution, ponieważ pozwala dopiąć tutaj dwie skrzynki, dwa rodzaje skrzyń X-Bloka. Nie dopniemy tutaj kosza żadnego ani małej skrzyni, dopniemy za to średnią i wysoką skrzynię systemu Kistenberg X-Block. To jest taka dodatkowa funkcjonalność platformy. Jedna platforma, ale pozwala wozić dwa systemy skrzyni. Jakby nie było, dwa systemy skrzyni na tym przewieziemy. Króciutko, moi drodzy, na temat budowy. Więc budowa jest taka, że mamy tworzywo, które jest bardzo ładnie wykonane. Widać tutaj strukturę tego wtrysku do formy. To jest mocne, sztywne podłoże pod cały nasz zestaw. I zobaczcie, jak to jest ładnie żebrowane. Tam od spodu mamy plastry miodu i mamy cztery koła przykręcone na śrubach dziesiątkach. Tak to wygląda. Do tego są dwa konektory, które łączą się z Modular Solution albo z X-Blokiem, który jest tutaj w innym miejscu, będzie umiejscowiony. Tu też mogę Wam pokazać szybciutko. Widzicie, że są dwa jakby dwa miejsca, nie? Węższe i szersze. Na X-Bloka, na Modulara. Krótko, tak to wygląda. Jest miejsce, które mogłoby wskazywać tutaj, że można tutaj zbutować tą platformę, popchnąć ją z buta nieco. Spoko. Fajnie się to transportuje, szczególnie po nawierzchni jakiejś tam równej, wstępnie już utwardzonej, wyrównanej, jakaś wylewka, beton, płyteczki i tak dalej, chodnik, bruk, asfalt. Natomiast w kamyczkach, w błocie, no to zupełnie nie jedzie. To wtedy wybieramy transport na wózku, po prostu. W obydwóch systemach są wózki do wyboru, do koloru. Możemy natomiast tą platformą wyjechać na krawężnik. Przechylamy całość, wrzucamy to na krawężnik i wpychamy, i to wyjeżdża. Bardzo sprawnie. Woziłem tak 3 czy 4 skrzynki na krawężniki, to wyjeżdżało bez większego problemu, da się. Gdyby ktoś był zainteresowany, jakie to ma możliwości, no to moim zdaniem krawężnik to jest max, co możemy tym pokonać. No dobra, co mamy tutaj w adapterze, moi drodzy? No, nic więcej, oprócz tego, że nie mamy kół. Mamy natomiast możliwość dokręcenia adaptera do podłoża. Czy to będzie podłoga busa, czy to będzie paka w busie na pick-upie, nie? Jak tam offroad jest jakiś, no to skrzynki trzeba dopiąć, bo one potem latają w drodze z hurtowni na robotę. Przypięte skrzynki są ustabilizowane, nie latają, nie obijają się, jest większy porządek i ład. Pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą jest to, że możecie to dopiąć do, znaczy dopiąć, dokręcić do ściany. Na warsztacie tak albo tak. Na busie też, czemu nie? Są na busach roboczych tam te sklejki chyba po boku, nie? Więc można to dopiąć tak, czy nawet trochę bardziej pod skosem u góry. Zapinacie skrzynki, nawet jedna, druga, nie? Niżej, na dole zestawy przypięte jeszcze do podłogi i nic nie lata. Nie musicie mieć specjalnej zabudowy, nie trzeba mieć jakichś specjalnych pasów. Poprzypinacie to gotowymi elementami z katalogu, z systemu. Wszystko da się ogarnąć. Nie trzeba mieć specjalnej zabudowy. Te zabudowy są kosztowne, bardziej kosztowne niż nawet 6 takich platform, takich adapterów, nie? Kolejna rzecz, moi drodzy, bardzo ważna. Z czym to się łączy? Z czym to się je tak naprawdę? To jeszcze tutaj musi zostać na chwilę. Więc podstawowa funkcjonalność tego produktu jest taka, że łączy się nam to z Modular Solution. No i proszę bardzo, tak wygląda skrzynia narzędziowa Modular Solution. Fajna skrzynka, to będzie omawiane w kolejnych filmach. I ona jest zapięta na ten węższy rant, tu jest miejsce. Ale jest zapięta, w pełni to jest funkcjonalne, to jest z tego systemu jakby. Skrzynia numer 1. Mamy w systemie kosze. Te kosze są wysokie i niskie i one też się łączą z tą platformą. I też są zapięte w tym węższym miejscu jakby, nie? Jest tam trochę miejsca naokoło. Kosze. Niski, wysoki.
fajnie działa. W systemie są organizery, które również możemy zapiąć na tą platformę, z tym, że tu jest mały niuans, rączka w pierwszym organizerku będzie trochę otwarta, nie? Taka jest budowa, no, chcecie mieć dużą, wygodną rączkę, no to niestety ona nie będzie pasowała do, zamknięta do tej platformy, nie? Tyle. Ale się dopina. Daje radę. Ktoś, kto ma Kistenberg, skrzynię Kistenberg X-Block, też będzie mógł korzystać z platformy, natomiast tylko i wyłącznie w przypadku skrzyni średniej i w przypadku skrzyni wysokiej. Niska skrzynka oraz kosze nie łączą się z tą konkretnie platformą. Na pewno powstaną jakieś inne rozwiązania, które będą albo adapterem pomiędzy platformą i koszem, albo będzie inna platforma do X-Blocka jeszcze dodatkowa, ale ta ma w swojej podstawowej funkcjonalności jakby możliwość łączenia również skrzyń Kistenberg X-Block, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bo na takiej niewielkiej platformie możecie zbudować ciekawy zestaw. No nie? Potem wrzucamy jeszcze tam toolboxa, solid toolbox, i patrzcie się, jaki fajny zestaw, nie? I to se jedzie po prostu niziutko, gościu nawet nie wyciąga ręki, otwarta rączka aluminiowa i se jedzie gostek przez korytarze, przez galerię, na jakiś serwis, na jakieś naprawy, na cokolwiek. Jeżeli macie dużo skrzyń, tak jak ja wożę dużo skrzyń, no to wtedy budujecie na tym system. Ja robiłem tak, że było trzy chyba skrzynie tego typu i kosz u samej góry. No i to było dość wysokie. I tak jechałem do windy, windą na górę, potem korytarzami do mieszkania na robotę. No i tak to wyglądało. Bardzo fajny transport, taki sprawny. Sprawny bym powiedział. Inne elementy, które potrzebowałem wozić, no to woziłem w drugim systemie i to był taki dość mocny test, bo codziennie te skrzynki wracały i wyjeżdżały z powrotem na robotę. I tak codziennie przez kilka miesięcy, nie? Jak testowałem te rzeczy na samym początku. Dobra, w tym filmie to wszystko, słuchajcie. Dajcie znać pod filmem, czy temat się Wam podoba. Mamy coś na stół. Czy platforma, adapter to jest fajna rzecz? Czy chcielibyście mieć coś innego jeszcze tutaj? Wiadomo, żeby się kosze łączyły, no to jak najbardziej, nie? Takim moim oczekiwaniem tutaj w związku z tymi skrzyniami, z tymi systemami jest to, żeby po prostu można było dopiąć każdy produkt do każdego, nie? Jak jest platforma, to niech ona mi ogarnie wszystko dowolnie. A jak jest skrzynka, to niech ona się łączy z tym i z tym. Trochę może za dużo bym chciał, nie? Ale no to by było coś, co na skalę światową by wybombiło korki po prostu, bo tego jeszcze nie było, żeby się łączyło wszystko ze wszystkim u jednego producenta. Zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!